25 listopada wspominamy błogosławioną Elżbietę zwaną dobrą dziewicę. Elżbieta urodziła się 25 listopada 1386 roku w Waldese w Górnej Szwabii. Jej rodzicami byli Hans i Anna Achlerowie. Wychowali ją w pobożnej atmosferze. Matka chętnie przykazywała małej Elżbiecie opowieści ewangeliczne. Już w dzieciństwie dziewczynka odznaczała się szczególnym nabożeństwem do męki Chrystusa. W wieku 14 lat wstąpiła do trzeciego zakonu św. Franciszka. Pragnąc dalszego rozwoju duchowego, obrała za swojego spowiednika Konrada Kugelinga, przełożonego kanoników z Valdez. Dzięki jego prowadzeniu wraz z kilkoma innymi tercjarkami franciszkańskimi w 1403 roku nabyła dom w Reutte na obrzeżach Valdez. Kobiety pragnęły głębiej realizować swoje franciszkańskie powołanie. Wspólnota ta była pierwszym tego rodzaju klasztorem zakonu franciszkańskiego, jako że w tamtym okresie tercjarze w zakonach żebraczych nie mogli jeszcze składać ślubów. Elżbieta poświęciła swoje życie modlitwie i służbie. Pracowała w kuchni klasztornej i w ogrodzie, gdzie spędzała długie godziny na rozważaniu Bożych Tajemnic. Słynęła z gościnności, z jaką przyjmowała przybywających do niewielkiego klasztoru. Troszczyła się także o ubogich, którzy przychodzili na furtę prosząc o pomoc. Jej miłość do Najświętszego Sakramentu była tak wielka, że przez ostatnich dwanaście lat życia karmiła się jedynie Komunią Świętą. Według zachowanych przekazów na jej głowie widać było ślady korony cierniowej, a na jej ciele ślady biczowania. Chociaż stygmaty pojawiały się na jej rękach tylko czasami, Elżbieta zawsze czuła ból tych ran. Obdarzona była także darem przepowiadania przyszłości zapowiedziała wybór papieża Marcina V i koniec wielkiej schizmy zachodniej. Zmarła w 34. rocznicę swoich urodzin w roku 1420. Pochowano ją w kościele parafialnym w Rojte. Życie Elżbiety opisał Konrad jej spowiednik, ale jej kult rozpoczął się jednak dopiero po roku 1623, kiedy to ówczesny przełożony kanoników Waldes nakazał otwarcie grobu Elżbiety. Po tym wydarzeniu za jej wstawiennictwem zaczęły się dokonywać liczne cuda. Papież Klemens XIII oficjalnie zaaprobował kult Elżbiety 19 czerwca 1766 roku. Módlmy się, panie nasz Boże, ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Elżbietę dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wie to, wie z nami. Wszyscy święci Boże.